I stąd takie główne pytanie, które tkwi w sercu mężczyzny, brzmi: czy jestem silny? Czy ja sobie poradzę w życiu? Czy ja dam radę? Proszę zwrócić uwagę, co robią młodzieńcy, młodzi mężczyźni. W wielu przypadkach idą oni na siłownię, bo chcą być silni, chcą budować swoje bicepsy, z przodu chcą mieć kaloryferek. Niektórzy mówią, że po 40 tutaj zamiast kaloryferka to jest bojler. Ale chcą być silni, chcą być groźni. Indianie, kiedy wyruszali na wojnę, malowali się. Nie po to, żeby być pięknymi, tylko po to, żeby być groźnymi. Mężczyzna ma pragnienie bycia silnym. Natomiast kobieta jest stworzona na obraz i podobieństwo Pana Boga pięknego, wrażliwego. I stąd główne pytanie, które tkwi w sercu każdej kobiety, bez względu na wiek, brzmi: czy jestem piękna? To stąd właśnie wynikają różne zachowania kobiety, zupełnie inne niż mężczyzny. Kobieta potrafi kilka godzin być u fryzjera, u manikirzystki, potrafi nakładać sobie makijaż, malować paznokcie. Mężczyzny to w ogóle nie interesuje. On nie chce być taki piękny, po co mu to? A kobieta chce. I kobieta chce być niepowtarzalna w swoim pięknie. Ma być jedyna w swoim rodzaju. Pytam się kiedyś uczennicy przed studniówką, czy ma już kreację na bal. A ona mówi: proszę księdza, miałam. Jak to miałam? Nie? Albo już miałam kupioną sukienkę, ale okazało się, że koleżanka ma taką samą, muszę kupić nową. Mężczyznom nie przeszkadza, że 100 innych facetów na balu będzie miało takie same garnitury. W ogóle im to nie przeszkadza, w ogóle na to nie zwracają uwagi. A kobiecie będzie przeszkadzało, że druga ma taką samą suknię. I źle się czuje, jak 2 czy 3 panie przyjmą tak samo ubrane. Bo ona chce być piękna i chce być w tym pięknie niepowtarzalna. Stąd u wielu mężczyzn w szafie wisi jeden garnitur, ewentualnie żona mu każe kupić drugi, a u pań sukienek jest mnóstwo i nigdy nie mają dość. Bo taka jest ich natura. Mój brat po 2 latach po zawarciu związku małżeńskiego mówi: Mariusz, odkryłem niesamowitą sprawę, wiesz? Moja żona, moja bratowa, ona ciągle nie ma butów. Ciągle kupuje buty, ale to jeszcze pół biedy. Ona twierdzi, że ja nie mam butów i mi kupuje. Kobieta chce być piękna, bo jest stworzona na obraz i podobieństwo Pana Boga pięknego. U mężczyzn to pragnienie siły może ulec wypaczeniu. Może mężczyzna stać się agresywny. To panowie, którzy biegają z bejsbolami. Może stać się agresywny, nie silny, ale agresywny. Albo, to jest druga strona, może być bierny. W ostatnich latach symbolem takiej bierności, byle jakości w mediach stał się pan Ferdynand Kiepski. Facet, który siedzi w domu, nie pracuje, chodzi non stop w kalesonach, jest nieogolony i najchętniej by tylko pił piwo, nie ma żadnej pracy, która by była jego godna. Mężczyzna bierny. I też dużo takich mężczyzn jest niestety. U kobiet
może dojść do innego wypaczenia, że w podążaniu za tym pięknem fizycznym kobieta się zatraci. Są panie, które wycinają sobie żebra, żeby mieć talię jak osa. Wstrzykują sobie botoks do warg czy do piersi, żeby mieć większe wargi, większe piersi. Poddają się już tam operacjom plastycznym, żeby ponaciągać tutaj twarz, żeby nie mieć zmarszczek. Potem się mówi o takich paniach, przepraszam za takie sformułowanie, z tyłu liceum, z przodu muzeum. U kobiety może dojść do takiego wypaczenia. Istotą siły mężczyzny, o tym warto pamiętać, nie jest siła fizyczna. Dobrze, kiedy mężczyzna jest silny i sprawny, o to powinien się starać. Ale ważniejsza jest jego siła wewnętrzna, siła duchowa. I ona nigdy nie przemija. Można mieć 80 lat i być silnym mężczyzną, silnym psychicznie. Może to już Państwo słyszeliście, ksiądz Piotr Pawlukiewicz o tym opowiada na jednej ze swoich konferencji. To mi tak utkwiło właśnie o tej sile takiej wewnętrznej. Ma rekolekcje dla gimnazjalistów, tłum gimnazjalistów, nie? On taki rekolekcjonista wzięty i mówi tak, zaczynam rekolekcję, nikt mnie nie słucha. Więc myślę, wezmę gitarkę, zaśpiewam jakiś przebój, nie? Chwycę ich. Mówi, gra na gitarze, nikt go nie słucha. To powiem dowcip. Ha, ha, ha się zrobi, zacznę mnie słuchać. Opowiada dowcip, nikt go nie słucha. Masz taki przyłamany, nie wie, co ma zrobić. A tu podchodzi do niego starszy miejscowy ksiądz. Takie włoski przylizane, okularki, przedlambonę. I powiedział, bardzo proszę o ciszę. I w kościele jak macie zasiał. To jest ta siła wewnętrzna, siła osobowości. I nad taką siłą mężczyzna powinien pracować i ją rozwijać, bo ta siła nie przemija. Natomiast kobieta, oprócz tego, że powinna dbać o wygląd zewnętrzny, bo kiedy kobieta przestaje dbać o wygląd zewnętrzny, to jest znak, że coś z nią jest nie tak. Jak kobieta nie dba o swoje włosy, o twarz, o dłonie, o to, jak ma wyglądać, to jest znak, że coś z nią jest nie tak. Ale o wiele ważniejsze, żeby kobieta dbała o piękno wewnętrzne, które też nie przemija. Można mieć 80 lat i być piękną kobietą pomimo zmarszczek, pomimo chustki na głowie. Piękno wewnętrzne nie przemija. I o nie warto się troszczyć. Za panem Johnem Eldridge'em, który napisał taką książkę Tęsknoty męskiej duszy, Dzikie serce tęsknoty męskiej duszy, podaje, jakie są trzy tęsknoty męskiej i kobiecej duszy. Bardzo mi się spodobało to, co on napisał, więc w tym się dzielę. Jakie są tęsknoty mężczyzny? Każdego. Twierdzę. Po pierwsze, stoczyć bitwę. Po drugie, przeżyć przygodę. I po trzecie, uratować złotowłosą. Jak sobie panowie tu są, panowie są w moim wieku i trochę starsi, jak sobie przypomną swoje lata młodzieńcze, to w co się bawili? Przypuszczam, że w partyzantów, w czterech pancernych, w żołnierzy, biegali z kikiem, robili ta, 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 ta. Ja tak robiłem. W stodole u babci miałem bunkier. Nie? Znalazłem jakąś taką rurę perforowaną, to był ciężki karabin maszynowy. Na odpuście, jak to moja babcia mówiła, pierw był odpust w kościele, a potem rozpust na straganach. To na rozpuście najważniejsze, że to było kupić korkowca. Korki i kapiszony, żeby postrzelać. Takie mamy pragnienie. Proszę zwrócić uwagę, czytamy trylogię Henryka Sienkiewicza. Jest na tym schemacie zbudowana. W ogniem i mieczem. Jan Skrzetuski walczy z kozakami. Przeżywa mnóstwo przygód i ratuje Helenę Kurcewiczównę. W Potopie Andrzej Kmicic walczy ze Szwedami. Przeżywa niejedną przygodę
i potem ratuje Oleńkę. Panu Wołodiowskim, Michał Jerzy Wołodiowski walczy z Turkami i Tatarami. Przeżywa mnóstwo przygód. Nawet mamy serial Przygody pana Michała. No i oczywiście ma swoją złotowłosą Basieńkę. W nowszych wersjach Szrek walczy z Farquadem, pokonuje smoka, przeżywa mnóstwo przygód wraz ze swoim przyjacielem Osłem, no i ratuje Fionę. Czekamy na kolejną wersję Bonda. Tam mam wersję rozwiniętą, bo w każdym odcinku Bond inną złotowłosą ratuje, albo po parę. Nie? Ale ma zawsze jakiegoś wroga i przeżywa mnóstwo przygód. I miliony ludzi idą do kina, żeby to pooglądać, bo to jest wpisane w naszą naturę męską. Stąd mężczyźni lubią oglądać filmy wojenne, nie? W odróżnieniu od pań. I tam może być krwawa jatka. Nie? Krew się może lać, flagi się wyprowadzają, a myśli, no, nie, to jest film. Nie? Kobiety zamykają oczy, a mężczyźni się cieszą, nie? Ale mu przywalił, to jest to. Bo taka jest nasza natura. Dzisiaj zaszła pewna zmiana, warto ją sobie uświadomić. Starsi dziwią się, jak ci młodzi mężczyźni, jak ci chłopcy godzinami mogą siedzieć przy komputerze. Czemu nie idą na dwór? Nie wiem, czy Państwo wiecie, niektóre panie popełniają taki błąd. Powiem, mój wnuczek, przecież jest bardzo grzeczny. On całe dnie siedzi w domu, nigdzie nie wychodzi. Tylko, że babcia nie wie, w co on gra. Nie? Na komputerze. I na jakie strony wchodzi. Ale dlaczego młodzi mężczyźni i chłopcy siedzą przy komputerze? Bo tam realizują dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Grają gry, tych nas dokładnie nie znam, jak tam Wolfa czy jakiegoś, chodzą i co robią? I strzelają. Ciach, 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 ciach. I rozwalają przeciwników. Są bohaterami. Przeżywają przygody. Realizują w komputerze dokładnie to, co myśmy realizowali na podwórku. Bo takie mają tęsknoty. A jakie są tęsknoty kobiecej duszy? Otóż kobieta pragnie, aby o nią stoczono bitwę. I dlatego dziewczyny tam trochę się mogą krygować, ale lubią, jak chłopcy walczą o nie i pobiją się nawet o dziewczynę. Jestem tego warta, nie? Dwóch się o mnie bije, trzeci skorzysta. Dziewczyny chcą, kobiety chcą, aby porwała je przygoda. I co najważniejsze, chcą, żeby ktoś odkrył ich piękno. Żeby znalazł się ten jeden rycerz na białym koniu, który powie, dla mnie jesteś najpiękniejsza na świecie. Jakie jest główne pragnienie mężczyzny wobec kobiety? Jakie jest główne jego pragnienie? Czego mężczyźni potrzebują od kobiet? Otóż największym pragnieniem mężczyzny to jest to, żeby on się czuł potrzebny kobiecie. Dlatego panowie tak chętnie pomagają. Chcą się czuć potrzebni. Oni swoją miłość będą wyrażać w działaniu. Kiedyś przeczytałem, jak to zgłosiło się małżeństwo do psychologa z trudnościami. I pan psycholog mówi, niech pan więcej okazuje miłości żonie. To poszedł i umył jej samochód. Mężczyzna chce się czuć potrzebny. Więc denerwuje mnie tekst piosenki, gdzie padają słowa, dam sobie radę sama, wymienię ciebie na lepszy model i tak dalej. Mężczyzna ma obcięte skrzydła, kiedy słyszy, że kobieta sobie poradzi bez niego. Albo słyszy, że jest pierdoła życiowa. Albo słyszy, że też ja nie wyszą za tego Józka. Ile on zarabia, a ty, ścichu, jeju, nie? Z ciebie taka pierdoła życiowa, lubi to słowo. Z
Chciałby to taka pierdoła życiowa. Wiesz co? Gdyby zorganizowano Mistrzostwa Świata na największego pierdołę, to ty byś zajął drugie miejsce. A czemu drugie? A bo z ciebie właśnie taka pierdoła. I panie potrafią w ten sposób bardzo zranić mężczyzn. Bo mówią, że są niepotrzebni, że są niezaradni życiowo, że nie radzą sobie. Ale też panie potrafią, to czują chyba tak intuicyjnie, świetnie to wykorzystać. Jeździ kobieta samochodem, auto się zepsuje, ona stanie, jakiś pan się zatrzyma. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, zamruga rzęsami. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, auto mi się popsuło, nie wiem, co mam zrobić. Czy może pan mi pomóc? No pewnie, proszę pana, że pomogę. Nie? No, idzie, otwiera maskę, no, niech pani włączy. Psz, zapaliło. Ale pan jest mądry. Jak pan to zrobił? Jeju, jeszcze go pogłaszczę. I on w ogóle już jest ten miękki, nie? Bo czuje się potrzebny. Mężczyzna ma wielkie pragnienie bycia potrzebnym kobiecie swojego życia. I powinien to od niej słyszeć. Natomiast kobiety pragną przy mężczyznach swojego życia, i to jest ich największe oczekiwanie, czuć się bezpieczne. Kobieta przy mężczyźnie swojego życia chce się czuć bezpieczna. I o tym, panowie, warto pamiętać. Dla nas to jest niezrozumiałe. Lęki kobiece, jaskółcze lęki, obawy. Nie wiadomo, czego się boi. Nie? Jest taka piosenka, czego się boisz, głupia. My tego nie rozumiemy. Ale powiedzenie, nie bój się, nic nie zmienia, bo ona się dalej boi. A my jej nie pomagamy. Kobiety mają swoje lęki, nie wiadomo z jakiego powodu. My ich nie rozumiemy. Ale powinniśmy im dać poczucie bezpieczeństwa. Tego kobiety oczekują. I powinniśmy dać im poczucie bezpieczeństwa fizycznego, czyli własnym ciałem, jak trzeba to zasłonić. Potem proszę zwrócić uwagę, kto kogo przytula? Czy mężczyzna kobietę, czy kobieta mężczyznę? Kto się wtula w pierś? Kobieta czy mężczyzna? No kobieta, bo ma tak, bo tam poczuje się bezpieczna. Nie? Teraz zwróć uwagę, co się dzieje w sytuacji, kiedy mężczyzna, mąż, ojciec, ten, który ma dać poczucie bezpieczeństwa, na przykład bije swoją żonę albo bije córkę. To uderza w takie najgłębsze ich pragnienia i oczekiwania. One się chcą czuć bezpieczne, a są bite. To coś strasznego. Teraz przejdę jeszcze do innych różnic między właśnie mężczyznami i kobietami. Może troszkę też na wesoło, tak jak mówiłem, nie trzeba się ze mną zgadzać. To nie są dogmaty wiary. Też chciałbym, żeby być dobrze zrozumiany. Nie ma takich mózgów stuprocentowo męskich i mózgów stuprocentowo kobiecych we wszystkich aspektach. Może się zdarzyć, że są panowie, którzy mają w jakichś sferach bardziej kobiece mózgi, a panie bardziej męskie. Ale to nie znaczy, że oni są mniej mężczyznami, a panie mniej kobietami. Mówię o takich ogólnych rzeczach. Pierwsza różnica. Generalnie mężczyźni są jednozadaniowi. Czyli są w stanie skupić się na jednej rzeczy. Natomiast panie są wielozadaniowe. Humorystycznie to się mówi, że kobieta w jednym momencie może gotować, prać, odkurzać, słuchać radia, bawić dziecko i robi to wszystko dobrze. A mężczyzna wkłada pranie do pralki, włącza guzik, siada i czeka, aż się wypierze. Uczę w szkole.
dla mnie, bo ja jestem jednozadaniowcem. Dla mnie jest to trudność, bo to jest moje ograniczenie. Czyli na przykład pytam ucznia, wyobraźmy sobie, że rozmawiam z księdzem Mariuszem, nie? Tak, tutaj. Jak się skupię na nim, to nie słyszę, co kto mówi z boku. Nie jestem w stanie. Ale jak kątem oka zobaczę, że ktoś tam rozmawia i zaczynam słuchać, o czym on mówi, to nie słyszę księdza Mariusza. Nie słyszę dwóch osób naraz. Co w szkole jest utrudnieniem. Nie? Bo ktoś odpowiada, ja zwracam uwagę uczniowi, nie słyszę, co on mówi, czy mówi dobrze, czy źle. Nie? A w sakramencie pojednania jaka trudność? Siedzę w konfesjonale, spowiadam osobę, a tu słyszę ciekawe kazanie kolegi. I nagle skupię się na tym kazaniu i nie słyszę, co mi osoba mówiła. Więc muszę jakby tak odwrócić słuch wręcz od kaznodziei i skupić się na tym, co mówi dana osoba. Wielu mężczyzn to są właśnie jednozadaniowcy. Natomiast paniom w tym względzie jest łatwiej, bo są wielozadaniowe. Stąd podpowiedź do pań. Panie się skarżą. Mówię do męża, a mąż mnie nie słyszy. Jeżeli pani mówi do męża w tym czasie, kiedy on ogląda mecz albo film, to gwarantuję, że 90% mężczyzn pani nie słyszy. Chociaż może przetakiwać, bo słyszy głos żony. Tak, 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 tak. Ale tam jest mecz, tam jest ważniejsza sprawa, nie? Więc gdy pani chce, żeby mąż usłyszał to, co pani mówi, trzeba wyjść i stanąć pomiędzy telewizorem a mężem. Skupić na sobie jego wzrok, powiedzieć to, co się ma powiedzieć, on usłyszy i można zejść z linii ognia. Gwarantuję, mężczyzna nie będzie słyszał. Ze mnie śmieją się w domu, że jak jest mecz, a my siedzimy, coś tam rozmawiamy, a mecz jest ciekawy, mnie wciągnie, to ja już w ogóle nie słyszę, o czym współbracia rozmawiają. I tak ma wielu mężczyzn. Druga różnica. Generalnie mężczyźni mniej mówią, a panie mówią więcej. Proszę zwrócić uwagę, kto studiuje na różnych filologiach. Dominują tam kobiety, bo mają większą łatwość mówienia. W większości przypadków też dziewczynki szybciej zaczynają mówić niż chłopcy. I niektórzy mężczyźni skarżą się, nie? Że my tylko gderają i gderają. Kobiety tam potrafią mówić godzinami, bo mają taką potrzebę, mają taką naturę. Mężczyźni aż takiej potrzeby nie mają. Chociaż jak sobie wypiją dwa kielichy, to też się okazuje, że mnóstwo mają do powiedzenia. Nie? Ale potrzebują takiego wzmocnienia. A pani nie potrzebują. Proszę zwrócić uwagę, czy mężczyźni mówią, spotkajmy się, żeby porozmawiać? No nie. Mężczyźni mówią, wpadnij na piwo, w wersji lżejszej, przyjdź na kawę. A panie, w pani to pogadamy. Mężczyźni nie mają takiej potrzeby mówienia jak kobiety. I z tego względu inaczej reagujemy na stres. I o tym też warto pamiętać. Czyli kiedy mężczyzna jest zestresowany, to on się zamyka w sobie. A jeszcze tak mi się przypomniało. A propos tego mówienia i niemówienia. To matki doświadczają. Mają dwoje dzieci, syna i córkę. Córka przyjeżdża z wycieczki szkolnej. Jak ma dobrą relację z mamą, siadają i 2-3 godziny córka opowiada, co tam było. Nie? Mama, słuchaj, jada, nie? Wraca syn. Synu, jak było? Fajnie. A co tam było? W porządku. I proszę się nie dziwić, no bo tak chłopcy i mężczyźni odpowiadają. Wracam do tego stresu. Kiedy mężczyzna jest zestresowany albo zmęczony, on się zamyka w sobie. I część mężczyzn na przykład jedzie na ryby i 3 godziny w ciszy siedzi. Im to nie przeszkadza. Dla kobiet jest to nie do pomyślenia.
żeby tyle godzin siedzieć z wędką i nic nie robić. Nie? A on wtedy odpoczywa. Albo mężczyźni biorą pilota, teraz są piloty, siedzą, ja tak mam, nie? Jestem zmęczony, siadam, psyk, 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 psyk. I pół godziny tak potrafię. Bo głowa musi odpocząć. Mój znajomy to aż się skarżył. Mówi, że wraca taki zmęczony po pracy, jest coś tam się działo, taki wkurzony. Żona jest w domu, on przychodzi, a żona bombarduje go tym, co się działo w ciągu dnia. On mówi, daj mi spokój, pół godziny ciszy. Nie? Tak tego potrzebuję. Mężczyźni na stres reagują zamknięciem się w sobie. Jak żona pyta, o czym myślisz? On odpowiada, o niczym. To nie kłamie. Natomiast, kiedy kobieta jest w stresie, to w większości przypadków musi się wygadać. Księża mogą potwierdzić, jak przypuszczam, w konfesjonale. Kobieta klęka w wielu przypadkach i od razu płacze. Bo coś przeżywa, czasami są poważne sprawy, płacze i opowiada o najróżniejszych sytuacjach. Kobieta w stresie musi się wygadać. I dla panów ważna informacja. Jeżeli chcecie, żeby żona się czuła przez was kochana, trzeba ją wysłuchać. I wiem, że nie jest to łatwe. Bo potrafi żona mówić godzinę albo półtorej bez przerwy. Nie jest to proste. Ale kiedy żona się wygada, to czuje się kochana. I tutaj podpowiedź też, nie trzeba jej nic radzić. To poważnie mówię, nie trzeba nic radzić. Nie? Sama znajdzie dobrze rozwiązanie. I nie dziwić się, że sama sobie zaprzecza. Raz mówi jedno, raz mówi drugie. To jest w emocjach kobiety najróżniejsze rzeczy mówią. Kobieta w stresie musi mówić. To wypływa z niej. Taka jest jej natura i to trzeba przyjąć po prostu. Następna różnica. Generalnie mężczyźni lubią rywalizować o wszystko. O wszystko. Zakłady bukmacherskie to grają głównie panowie. Nie? Chłopcy mogą się ścigać na 100 metrów, na 200, na 1000. Sporty to jest rzecz, gdzie mężczyźni się angażują, bo tam jest rywalizacja. Przepraszam, że to powiem, ale to tak oddaje jakoś taką to, co w nas tkwi. Chłopcy będą rywalizować, kto dalej pluje, kto dalej sika. O wszystko można rywalizować. Nie? A kobiet to nie interesuje za bardzo. Jak grają w jakieś gry mężczyźni z kobietami, to panie się zaraz denerwują, bo panowie chcą wygrać. Nie? Za wszelką cenę. Bo dla nich to jest ważne, a dla kobiet nie. Porozmawiać, pobyć ze sobą, pośmiać się, to tak. Ale rywalizacja dla większości pani jest nieistotna. Ale panie powinny pamiętać, że dla panów jest to ważne. Co to za zabawa, jak nie ma rywalizacji, tak powiedzą chłopcy. Następna rzecz. Przeciętny mężczyzna nie ma żadnych trudności z widzeniem w przestrzeni. Proszę zwrócić uwagę, kto jest na politechnikach. Kto zostaje inżynierem? No głównie panowie, bo mają takie predyspozycje. Przeciętny mężczyzna nie ma problemu z rozróżnieniem ręki lewej od ręki prawej. A część pań ma trudność. I nie jest to ich wina. Więc proszę się nie dziwić, panowie, kiedy jedziecie i żona mówi, kochanie, skręć w prawo. Mąż skręca w prawo, ona nie w to w prawo, w to drugie prawo. I to nie jest ich wina, naprawdę. Ja na początku nie wierzyłem w to, nie? Że coś takiego jest.
ale raz po dworze uczennicę w jakiejś imprezie mieszkała na wiosce pod Lubinem i ona mówi, proszę księdza, na skrzyżowaniu w lewo. Ja dojeżdżam do skrzyżowania, a tam w ogóle nie ma skrętu w lewo. Myślę sobie, troszkę dalej będzie, nie? Jadę dalej, ona, a czemu ksiądz nie skręcił? No przecież miałem skręcić w lewo, a nie to w prawo. Podobno na kursach prawa jazdy część pań pisze sobie tu L, a tutaj P. I nie jest to wina kobiet, bo taka jest ich natura. Proszę zwrócić uwagę, jak weźmiemy mapę, jedziemy gdzieś do jakiegoś miasta, kto patrzy na mapę, mężczyźni czy kobiety? Generalnie panowie, bo oni widzą przestrzeni, panie nie. I to nie jest ich wina. Następna różnica. Przeciętny mężczyzna, w odróżnieniu od kobiet, jest mało wrażliwy. O kobietach się mówi, że mają szósty zmysł. I to odczuwają synowie, mężowie, kiedy mąż wraca z pracy, coś mówi, a żona, ale ty coś jakoś tak dzisiaj mizernie wyglądasz. Ale ton twojego głosu jakiś taki inny. Synku, chodź tutaj, spójrz mi w oczy. Paliłeś papierosy? Nie, kłamiesz. Kobiety mają szósty zmysł. Czują więcej niż przeciętny mężczyzna. Co więcej, są bardziej empatyczne, czyli są o wiele wrażliwsze na potrzeby innych ludzi. Kto opiekuje się chorymi? Kto w szpitalach pracuje? Są kobiety, pielęgniarki. Kto opiekuje się chorymi, niepełnosprawnymi dziećmi? Kobiety. Jak w rodzinach ktoś jest w podeszłym wieku, ma Alzheimera, leży w łóżku, kto się nim opiekuje? Generalnie kobiety. Nie mają trudności z tym, żeby przewijać, umyć, nakarmić. Mężczyzna to może przenieść z łóżka do łóżka, może zawieźć do lekarza, ale żeby codziennie pielęgnować, otaczać troską, nie ma takiej wrażliwości. Jego to męczy. Jak mój dziadek był schorowany, to opiekowała się nim moja mama i moja ciocia, a panowie służyli jako tragarze, ewentualnie jako taksówkarze. Kobiety mają zdecydowanie większą wrażliwość. I to jest ich niesamowity dar. W związku z wrażliwością to jest też tak, że przeciętny mężczyzna rozróżnia mniej kolorów niż panie. Czy panowie słyszeli o takich kolorach jak ekli, beż, amarant, kolor szmaragdowy? Czy w ogóle wiecie, jak to wygląda? A panie wiedzą. Ileś odcieni czerwieni, niebieskiego. Panie w tym względzie są o wiele wrażliwsze. Przeciętny mężczyzna widzi ogół, całość, a kobiety są skupione na szczególe. Nie wiem, czy pamiętacie, już wiecie, dawno, jak prezydentem był pan świętej pamięci Lech Kaczyński, to w telewizjach, w mediach śmiano się, że żona poprawia mu krawat, że daje mu drugie śniadanie. A to jest właśnie bardzo kobiece. Skupienie się na szczególe. Mężowi żona poprawi butonierkę, poprawi krawat, wyprostuje kołnierzyk, da mu drugie śniadanie. Mężczyzna wybuduje dom, ale o wnętrze domu to zadba kobieta. Mężczyzna powie, jedziemy na wycieczkę, ale co trzeba zabrać na tę wycieczkę, to zatroszy się już kobieta, bo taką ma naturę. Dlatego to jest takie myślę, też piękne, że nawzajem się uzupełniamy. Jesteśmy w tym względzie komplementarni. Mężczyzna używa
o wiele częściej niż kobieta języka logiki i języka technicznego. Czyli panowie, rozmawiając o samochodach, będą podawali różne jego sprawności, ile pali, jaką ma moc, jaką ma szybkość i tak dalej. Język techniczny. Chcą, żeby wszystko było logiczne takie. Wypływało jedno z drugiego. A kobiety używają języka emocji. Mówią o uczuciach, o tym, co przeżywają. I niekoniecznie to się musi jakoś zgadzać logicznie. I o tym też trzeba pamiętać. I to jest też, myślę, że doświadczenie wielu mężczyzn, jak kobieta jest taka rozbudzona emocjonalnie, to nasze argumenty logiczne w ogóle do nich nie docierają. W ogóle. Nie słyszą nas. Trzeba po prostu przeczekać, aż opadnie. Kiedyś po mszy świętej wpada pani do zakrystii w Lublinie, do małego kościoła. U nas blisko siebie są dwa kościoły. Mały, tak zwany, i duży. I kancelarie są też blisko siebie. Nie? I ludzie się mylą. Wpada pani na takim wysokim poziomie emocji i krzyczy do nas. To skandal! To skandal! Ja zamówiłam mszę świętą, a nie było to odczytane. Nie? Nam głupio, bo to wstyd trochę. A ma pani karteczkę, bo piszemy zawsze, nie? W domu zostawiłam, ale to skandal! To skandal! I krzyczy na nas, nie? No. Dopiero później okazało się, że ona zamówiła mszę w tym kościele obok. Albo inny przykład też z tej działki. Proszę księdza, chciałam zamówić mszę świętą. A na kiedy, proszę pani? A obojętne, proszę księdza. Dobrze. Wtorek, 6:30. Nie, ja chciałam po południu. No, to było dla mnie ciekawe doświadczenie. No, i tutaj jest też taka sugestia. Kobiety wyrażają się w takim bogatszym języku, nie tylko werbalnie, ale i niewerbalnie. I kobiety, jak ze sobą się spotykają, to wiele rzeczy czują, nie mają ten szósty zmysł. Wiele rzeczy się domyślają. I one chcą, żeby też mężczyzna się domyślił. Nie? O co im chodzi? I tutaj skorzystam z tego, że są panie, powiem, mężczyznom bardzo trudno się jest domyśleć. Trzeba im jasno, prosto powiedzieć, czego chcecie. Nawet jaki chcecie prezent. I on wtedy ma jasny sygnał. A jak się ma domyśleć, to możecie być zaskoczone nie zawsze mile. Nie? Mężczyzna nie ma tego szóstego zmysłu i jest mu bardzo trudno się domyśleć. Następna różnica, bardzo istotna, dotyczy naszej seksualności. Gdyby przedstawić seksualność mężczyzny, to by były wielkie oczy. Na mężczyznę w sferze seksualnej działają bodźce wzrokowe. Natomiast na kobietę działają bodźce słuchowe. Kobietę można byłoby przedstawić jako wielkie uszy. Nie? Proszę zwrócić uwagę, czy jest możliwa sytuacja, że kobieta bierze gitarę, idzie pod okno i śpiewa: o tobie, Józek, ciągle marzę, o tobie, Józek, ciągle śnię. Nie? W ogóle żadnej kobiecie coś takiego do głowy nie przyjdzie. Ale mężczyzna z gitarą pod oknem to normalna sprawa. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snów. No i Jolka mięknie od razu. Nie? Mężczyźni to świetnie czują i potrafią, jak to się mówi, nawijać makaron na uszy. Nie? I kobiety miękną. Ale ty masz oczy niebieskie, takie głębokie jak ocean. Utopić się w nich można. Kaśka, ja ciągle o tobie myślę. Jak ja tęsknię za tobą. Żyć bez ciebie nie mogę. Kaśka ma motyle w brzuchu. No i nie, cała jest happy, nie? Bo na nim działają bodźce słuchowe. To dlatego panowie piszą listy, nie? Czy wiersze i wysyłają.
i wyznają tę miłość no, w ten sposób. To działa na kobiety. A panie raczej tego nie robią. Panie raz robią co innego. Odpowiednio się ubiorą i przejdą, kołysząc biodrami. Jeszcze szpileczki. Nie? I cieszą się, kiedy pan mówi, dlatego niech się pani nie dziwią też, że no, czasami mężczyzna ma wielką ochotę, nie, żeby się odwrócić za idącą kobietą, bo działają na niego bodźce wzrokowe. On się powinien, jak idzie z żoną, się powinien powstrzymać. Nie, żeby... Ale pokusę może mieć. Nie? To dlatego, i to jest wielkie niebezpieczeństwo, wszelka pornografia skierowana jest do mężczyzn. Nie? I to jest bardzo niszczące dla mężczyzny. Więc tu przestrzegam, unikać pornografii, panowie, bo to niszczy bardzo podejście do kobiet. To może jeszcze tak szybciutko. Kiedyś przeczytałem, bardzo mi się to spodobało, o czymś takim jak 5 języków miłości. Może słyszeliście. Otóż w różny sposób wyrażamy naszą miłość do drugiej osoby. I te języki miłości to jest afirmacja, czyli mówienie do drugiej osoby właśnie kocham cię, jesteś mądry, jesteś wspaniały, jesteś piękna. Z dotyk, od pogłaskania, przytulenia po pełne współżycie. To jest czas spędzany razem, to jest pomoc i to są prezenty. I myślę, że dwa języki, czyli afirmacja i dotyk, to są języki ważne dla mężczyzn. Mężczyzna potrzebuje być chwalony. Więc podpowiadam paniom, warto sprawdzić, jaki jest język miłości waszego męża. Nie? Ale generalnie większość mężczyzn lubi być chwalona. Księża też. Przy księdza ale to jest piękne kazanie. Nie? A co się pani tak najbardziej spodobało? A nie wiem, ale tak pięknie się mówiło. Mężczyźni chcą być chwaleni. Rosną wtedy, nie? I dla mężczyzn ważny jest dotyk. Jak są mężczyźni głaskani, przytulani, nie? To oni od razu się robią tacy jak kotki takie. No. Dlatego dla mężczyzn też jest ważne współżycie. I kiedy żonę ciągle boli głowa, to dla wielu to jest cierpienie. Nie czują się kochani. Co się dzieje, że ona nie chce ze mną współżyć? Natomiast dla kobiet ważny jest czas. To jest to, co mówiłem. Kobieta chce być wysłuchana. Mnóstwo kobiet skarży się w czasie spowiedzi świętej. Mój mąż nie ma dla mnie czasu. Nie to, że go nie ma w domu, bo czasami też go nie ma, ale czasami siedzi w domu, ale czyta gazetę, śpi, ogląda. Niby w domu jest, ale tak jakby go nie było. Czas polega na tym, że mąż słucha żony, co ona ma do powiedzenia. Wiele kobiet czuje się kochanych wtedy, gdy mąż pomaga im w obowiązkach domowych. Czytałem, jeden facet podjął decyzję. Nigdy w życiu nie będzie odkurzał, bo to nie jest męskie zajęcie. Ale okazało się, że dla jego żony to jest takie ważne, żeby on pomagał jej w domu. Więc dla niej raz w tygodniu bierze odkurzacz i odkurza. Ona wie, że on tego nie znosi, ale też wie, że robi to specjalnie dla niej. I czuje się kochana przez to. I wiele kobiet też czuje się kochanych wtedy, gdy otrzymuje prezenty. To mi się podobało na jednej z konferencji prowadzący zapytał się, może pan też to odpowiedzą, czy panie wolą otrzymać raz 10 róż, czy 10 razy po jednej? No, to panowie słyszą. Więc nie, że raz się szarpnąłem, kupiłem 10 róż, nie? Raz do roku, ale lepiej
10 razy po jednej. Dla kobiety to jest ważne, bo otrzymuje wtedy prezent, czuje, że ten mąż o niej pamięta. Tam, znaczy miejscem, takim sposobem na najlepsze zrealizowanie męskości i kobiecości to jest ojcostwo i macierzyństwo. Tam w pełni jakby wykorzystujemy te wszystkie dary, jakimi obdarzył nas Pan Bóg. Jako ojcowie i jako matki. I możemy ojcostwo, macierzyństwo realizować albo w sposób fizyczny, to robi większość, albo w sposób duchowy. Siostra już święta Teresa z Kalkuty nazywana jest matką. Do starych zakonników księży mówi się proszę ojca. Czujemy to. Ojcostwo, macierzyństwo można też realizować w sposób duchowy. Istotą ojcostwa to będzie przekazanie poczucia własnej wartości swoim dzieciom. Syn powinien usłyszeć od ojca: synu, dasz radę, wierzę w ciebie, poradzisz sobie, choć spróbuj, nauczę cię tego. Pokażę ci, jak to zrobić. Synu, wierzę w ciebie. Wtedy syn nabiera poczucia własnej wartości, że poradzi sobie w życiu, że jest silny. A córka, każda córka powinna usłyszeć od swojego ojca: dla mnie, Zosiu, jesteś najpiękniejsza na świecie. Tylko mama może z tobą rywalizować. Jak dziewczynka to słyszy przez ileś lat swojego życia, to bez względu na jej wygląd, to ona ma przekonanie, że jest najpiękniejsza na świecie dla swojego taty. I to daje jej poczucie własnej wartości. A zadaniem mamy to będzie wypieszczenie dziecka. Każde dziecko powinno być wynoszone na rękach, wychuchane, wycałowane, właśnie wygłaskane, wykarmione piersią. Wtedy też to buduje w nim poczucie własnej wartości. Czuje się przez mamę kochane. Dlatego tak ważne jest, żeby dzieci miały i mamę, i tatę, bo oni się uzupełniają. Synek biegnie, przewraca się, podbiega do mamy, mama nie? Przytuli, on popłacze, a tato mówi: synu, nic się nie stało, biegnij dalej. Słyszy dwa komunikaty, jakie powinien usłyszeć. Nie? Że jest kochany, że czuje się bezpieczny, ale też się nic nie stało, poradzi sobie. I to dziecko potrzebuje dla normalnego rozwoju. Dzisiaj, to już tak na koniec, myślę, że mam taki kryzys męskości. Męskość sprowadzono w wielu przypadkach do zarabiania pieniędzy. Skóra, fura i komóra. A męskość to coś więcej. I myślę, że to jest takie zadanie dla panów. To jest budowanie autorytetu ojca. Kiedy zapytałem się uczniów w szkole średniej, kto będzie w waszych rodzinach uczył wasze dzieci znaku krzyża, modlitwy, to jaka była odpowiedź? Babcia. A powinien to najlepiej zrobić tato. Jak tato powie: synu, chodź klękami do modlitwy, to jest to mocne. A teraz pomodlimy się przed posiłkiem i ojciec taką modlitwę poprowadzi, to jest mocne. Kiedy ojciec powie: synu, idziemy na mszę świętą, córko, ubieraj się, żono, szykuj się, idziemy na mszę w niedzielę, to to działa. Podobno, kiedy mężczyzna się nawraca, to w większości przypadków nawraca się jego rodzina. Kiedy kobieta się nawraca, to się nawraca kobieta. Taka jest siła oddziaływania mężczyzny. Więc dzisiaj w czasie pielgrzymki mężczyzn właśnie módlmy się o to, żeby mężczyźni stawali się autorytetami w swoich rodzinach. Żeby to oni
prowadzili swoje rodziny do Pana Boga, do zbawienia. Amen.